Witam wszystkich serdecznie. Dawno nic nie nagrywałem, także pomyślałem, że cokolwiek wrzucę. Jestem na spacerze. Pogoda się, no jak dla mnie, poprawiła. Jest ciepło. W okolicy zera, może na minimalnie na plusie. W sumie mieliśmy kawałek pięknej zimy tego roku. Od dawna takiej nie było. W sumie nie za bardzo taki pomyślany film. Jako, że u mnie mnóstwo kolei, jak zwykle, mieszkam przy torach, więc takie będą krajobrazy. Może coś tam pokażę. Wystarczy, że sobie jestem dosłownie kilkadziesiąt metrów od domu. Wystarczy, że sobie przejdę. Tam dalej jest 100-200 metrów przejazd kolejowy, gdzie można bezpiecznie przejść i za kolejne kilkaset metrów jestem w lesie. Także pewnie niektórzy pozazdroszczą. Pogoda jest w sumie super. Cały czas, zwłaszcza w tych wielkich mrozach, co były, u mnie już było około 20 stopni, dosypywałem jedzenia dla moich małych przyjaciół, czyli ptaszków, do karmnika, czyli tam słoninkę dla sikorek i różne ziarnka, płatki, owsiane, mak i tak dalej dla innych ptaków. Co ciekawe, nawet dzisiaj do słoniny przylatują dzięcioły. Nawet dwa widziałem dzisiaj. Poza tym widziałem kosa, sójkę, jeszcze taki dziwny ptaszek z czerwonym brzuszkiem. Znalazłem go w internecie, ale w tej chwili nie pamiętam. No te inne ptaki to jadły sobie te ziarenka, bo wiadomo, że słoniny to tylko sikorki. No i co mnie zdziwiło, dzięcioły też lubią. No. Kolega mi sprezentował, kurde, w tym słońce świeci, więc nie za bardzo widzę na tym mini wyświetlaczu. Kolega mi sprezentował taki nóż. Teraz wam pokażę. Sam nóż, tylko coś z pochwą muszę zrobić. Takie coś. No taka niby mora, z rzynka z mory. Ostrze z węglówki. Bardzo twarde. Ktoś tam pisał na... kolega mnie w sumie ostrzegał, żeby nie mnie wyłamywać tam niczego, bo bardzo twarda stal jest, wysoko hartowana. Tylko ciekawostka, że nóż w Julii jest dostępny w tej chwili w cenie 3,99 zł. To nawet przerosło morę. Nóż oczywiście made in China, no wiadomo. Ale stal jest węglowa, carbon steel na ostrzu. Przypuszczam, że wszystkie te noże, muszę się spytać kolegi, bo kupił ich kilka, ze 3-4, że mają jakąś wadę. Mój miał wadę, że miał taki ten drut, tak zwany na ostrzu i małe szczerby. Tutaj widzimy znak kolejowy. Kiedyś sprawdzałem, co on oznacza. Koniec torowiska, czy... Nie wiem. Nigdy. Mieszkam koło kolei, ale nigdy to nie było jakąś moją pasją. Ale nożyk całkiem fajny, naprawdę bardzo ostry. Trochę tą wadę, szczerbę nadrobiłem. Poprawiłem, przepraszam. No i za tą cenę, kurde, można kupić kilka, używać sobie gdzieś tam w samochodzie, gdzieś w pracy. Nie strach, że tego
ktoś no, przywłaszczy. Także polecam. Jest fajna pogoda, słońce świeci, aż szkoda mi było siedzieć w domu. A to tak, takie filmowanie pod słońce to nie będzie zbyt dobre. Idziemy w drugą stronę. O, tu wspomniany przeze mnie przejazd kolejowy. Zrobiła się straszna chlapa, nienawidzę tego. Tu jest taki teren, gdzie mieszkam, dziwny, że nie wsiąka woda, więc czeka mnie to, co każdej jakiejś tam mokrej zimy, że potem się narobi, że wszędzie będzie sucho, pół kilometra ode mnie będzie sucho, a ja będę miał pół metra błota na polnej drodze. No ale niestety. Nudny film, wiem. Pokażę wam dzwonek. On dzwoni, jak się zamyka przejazd. Zawsze mi się z jakiegoś powodu podobał. Zajrzymy do środka. Dobra, idę stąd zanim mnie kolejarze pogonią. No i w sumie kończę chyba ten film, bo nie wiem nawet o czym mówić. A wrócę sobie trochę inną trasą. Ale tu się mokro zrobiło. Na szczęście mam trochę wodoodporne buty. Już się zaczyna to, co będzie dopiero jak przyjdzie wiosna. Patrzcie, kasztan. Kiedyś walnął w niego piorun, chyba, o ile pamiętam. Ma wiele lat, rośnie od mojego dzieciństwa wręcz. Pod słońce to będzie źle widać. Co mógłbym jeszcze powiedzieć? Niewiele chyba. Także nie przedłużając, kończę ten nudny filmek, ale może ktoś obejrzy. Trzymaj się i zdrowia życzę. A, jeszcze też chyba nikomu nie wspominałem. Byłem na kwarantannie, na same święta Bożego Narodzenia, Sylwestra. Jako, że ja i część mojej rodziny dostaliśmy wysokie gorączki. Ja miałem pewnego dnia ponad 39 stopni. Wszyscy pojechaliśmy na testy. Dwie osoby miały, powiedzmy tak, test negatywny, dwie pozytywny. Z tym, że ja miałem negatywny, a i tak byłem bardzo chory. Dostałem fakt, że dostałem antybiotyk. No i taki na 3 dni, 3 proszki bierze się 3 dni. No i mi po tym przeszło. Także może faktycznie nie miałem. No ale dziwna trochę sprawa. Matka moja długo chorowała. Jest strasznie osłabiona po tym. No, różne takie rzeczy są. Ojca też coś tam boli. Mnie ciągle bolą plecy. Też nie wiem od czego. Jakoś nie wierzę w tę skuteczność tych testów. Myślę, że jeśli się jest rodziną w jednym domu, to pewnie wszyscy byli zarażeni.
No ale to nie miał być film o tym. Także ptaszki ćwierkają sobie ładnie. A ja kończę, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się zdrowo.